Mnóstwo ludzi nie wie o tym, że ma może nie tyle już jakąś tam wysoką nietolerancję pokarmową, ale nadwrażliwość. I nie wie zupełnie na przykład skąd ma świąt lekki, czasami zalewy muchę. Albo jakiś tam zaczyna być zaburzony z lekka sen, albo zaczyna być ciut bardziej poirytowany. To może być już wynikiem właśnie takiej początkowej nietolerancji pokarmowej. Człowiekowi się wydaje, że jest zdrowy, nic mu nie jest i rzeczywiście tak się czuje. Zrobi test nietolerancji pokarmowej i okazuje się, że tam ma na przykład 10 pokarmów na poziomie 2. Co to znaczy? To znaczy, że jest tak pomiędzy talnym jakby możliwością metabolizmu tego danego pokarmu, a tą alergią na ten pokarm. I w zasadzie nie wiedziałeś o tym, że masz takie intolerancje.